Witaj na moim kanale Po stronie światła. Nazywam się Siatra. Dzisiaj moim gościem jest pan Zygmunt. Witaj. Witam. Dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. Bardzo się cieszę, że mamy dzisiaj okazję porozmawiać. No, myślę, że będziemy rozmawiali na dosyć ciekawe tematy wspólnie, no i może nasi widzowie z tego też coś skorzystają, prawda? Tak jest. No. Jak się dzisiaj czujesz? Już teraz dobrze, ale byłem bardzo przepracowany przez ostatnie dni, bo było dużo ludzi. Nie spodziewałem się, że aż tylu, no ale dałam radę. Tak, dałaś radę. Tak. Jestem dużym pod wrażeniem, że od rana do wieczora pracowałeś chyba ponad prawie 15 godzin. No, trudno było odmówić ludziom, skoro czekają, chcą poprawić swoje zdrowie, prawda? No tak. No, lekarze, medycyna jakoś nie umie pewne rzeczy robić i coraz więcej ludzi zgłasza się do mnie. No i naszym zadaniem jest spełnić ich oczekiwania jakieś, nie? Zawsze z tego jest trochę satysfakcji, radości, że się umie coś zrobić, no tak, że odchodzą radośni, bez bólu. No tak, uzdrowienie, a nie wyleczony. No, to tak to wygląda. No, po prostu ta moja przygoda się rozpoczęła dawno, dawno temu, gdy miałam 6 lat. Po prostu, jak miałam takiego wspaniałego dziadka, który odwiedzał swoich krewnych i jechał końmi przez las 15 kilometrów. Zawsze przed wyruszeniem w podróż robił znak krzyża batem przed końmi na szczęśliwą podróż. I potem jechaliśmy no prawie 12 godzin czy więcej, prawda? Bo pod wieczór żeśmy docierali do celu, ale w środku lasu dziadek się zatrzymywał, dawał obrok koniom popić, no i sam jadł kanapki, które mu babcia przygotowała, no i popijał. Kruszył chleb z tych kanapek czy tam z innego, odlewał trochę piwa, czy trochę wina, co tam było w butelce. I pytam się, dziadku, a czemu ty to tak robisz? A dziadek mówi, wiesz co, smyku, w tym lesie są takie rusałki, nimfy, takie duszki, których nie widać, ale bardzo psotliwe są te rzeczy, nie? Więc jeśli się nie podzielimy im okruszkami i tym piwem, to wyprowadzą nas na manowce i możemy do jakiegoś bagna wylądować, nie? Ja mówię też, a tutaj w tym lesie mieszka taki, no, nasz najważniejszy Bóg słowiański, ma cztery twarze. Wiesz, jak to masz, ty masz tylko twarze, jeden, nie? A on ma cztery twarze. No i nazywa się Światowid. To jest nasz słowiański Bóg najważniejszy. Trzeba szanować tego Boga w kościele, ale ten słowiański znasz i musimy go jeszcze bardziej szanować. Więc fajnie. Myśmy no, byli już 1000 lat chrześcijaństwa, ale te stare jakieś przyzwyczajenia i tak dalej, tradycje pozostały tu ludzi starszych, nie? To takie było miłe. No i pewnego razu dziadek mnie zabrał na wóz. Ja zasnąłem na początku, położył mnie na tych workach z obrokiem, przykrył kocem. No i kiedy wóz stanął, gdzieś poszedł się załatwić, się wysikać, prawda? No to ja się zbudziłem i też mi się zachciało sikać, no też z tego wozu wyszedłem. No. I kiedy
wracałem, to dziadek widziałem, jak wchodził do wozu, nie popatrzył, zaciął nóg. Konie i pojechał. Krzyczałem, nic z tego i zostałem w lesie. Jo, ile miałeś lat? 6 lat. 6. No i zostałem tam 21 dni w lesie. Wow. Musiałem sobie dać radę, nie? No właśnie. No, znaczy się przez pierwsze 2 dni to płakałem. No tak. Ciemno, tego głodno, pić mi nikt nie dał, prawda? No tak, ale miałem taki długi płaszczyk, miałem scyzoryk, prawda? Mhm. To już coś, najważniejsze rzeczy miałem. Okej. Okay. No i tak, pić mi się chciało, gorąco było, a nie jadłem, nie piłem. Co tu zrobić? Ale zacząłem sobie tak od niechcenia obcinać gałązki sosny, nie? Na całe szczęście było gorąco. Gorąco. Myślałam, że zima. Bo to koniec maja, bo było bardzo gorąco. Na całe szczęście. I przez całe 3 tygodnie w ogóle nie padało. Nie padało, okej. No i tak, miałem taki długi płaszczyk, zdjąłem go na mchu, położyłem, no i potem jak przyszedłem, bo chciałem gdzieś dalej iść, nie? Patrzę, tam pełno rosy, to tam zlizałem tą rosę i wpadłem na pomysł, żeby takie krzewy, czyli były oświetlone słońcem, założyłem tam pełno liści do tego płaszczyka, do środka i po pół godziny już miałem pół kubka wody. I w ten sposób sobie produkowałem wodę. Wow, skąd ty to wiedziałeś? A no po prostu tak wpadłem. Widziałem, że to ta para na tym płaszczyku była, no to jeśli włożę tam liści, to będzie więcej pary. Tak? Z tej więcej wody. I tak sobie produkowałem wodę. I wtedy tak z 5 razy sobie produkowałem, napiłem się tej wody, już tak mocno opiłem. I 6 raz już zdejmuję ten płaszczyk z tą wodą, oglądam się, a tam patrzę, pies węszy. Wywęszy wodę i czuję jego po prostu pragnienie, nie? Że jest, chce się napić. To ja wziąłem sobie mchu, zrobiłem taką dziurkę z nogą, zjąłem ten płaszczyk, delikatnie położyłem, by woda była w tej dziurce, w tym płaszczyku, nie? I odszedłem. No a ten pies niby to przyszedł, się napił, pomachał ogonem i potem odbiegł. Ja znowu założyłem płaszczyk, a on za tak co pół godziny, kiedy ja znowu zajmowałem, znowu się zjawiał, żeby przyszedł się napić i dawałem mu pić. A później, cóż, on mi się odwdzięczył. Za 6 razem, jak mu dałem pić, przyniósł mi zająca. Naprawdę? Tak. Wow! No i tak, dziadek miał króliki, to widziałem, jak oprawia te króliki, nie? Nogi nacina specjalnie nożem i potem na gwoździach takie powiesza. I potem zajmuje skórkę i wnętrzności. To widziałem, jak to dziadek robił, ja tak samo. Okay. No, ten pies stał tak w oddaleniu. Okay. Oprawiłem go ze skórki, te wnętrzności, to wszystko. I jemu najpierw rzuciłem do niego tą nogę, nie? Podbiegł, zjadł. No to już następną rzucił mu bliżej, podbiegł, zjadł, nie? Potem rzuciłem jeszcze, podbiegł, zjadł. A czy ty jadłeś coś? A potem podbiegł, już nie chciał jeść, to znaczy nie jeden, to jest moja kolej. Serio? A ty nie jadłeś sam pierwszy? Nie. Najpierw on mi przyniósł to jedzenie, więc musiał sam najpierw się najeść. I tak został, prawda? I też przychodzi do mnie, żeby mu dać pić. No i od czasu do czasu przynosi mnie zające. Ja, tak od niechcenia brałem gąski tego sosnowe, skrobałem je, a potem patrzę, taka biała miazga, no to smaczna i zacząłem jeść tą miazgę. I tak jadłem. Potem sobie zrobiłem z korzenia taką jakby kij czy coś, wykopywałem jakieś bulwy takie, różne korzenie i skrobałem. Jak jest gorzkie było, to nie jadłem, a jak słodkie, to jadłem. I tak w ten sposób przetrwałem 21 dni. Wow. Ja pierwszy dzień to bałem się, to był taki wielki dąb, wlazłem na ten dąb i na noc wszedłem na konar, przywiązałem się takim paskiem męskim, to był bardzo długi, do konara i tam po prostu całą noc spędziłem i spałem na tym konarze i tak spałem, ale jak ten
pies był ze mną, to już przytuliłem się na niego i było mi cieplej. Wow! No i tak, żeśmy wędrowali razem przez 21 dni, wyprowadził mnie na skraj lasu. I potem tak do mnie się zwraca i tak mi jakby mordką pokazuje, że mam dalej iść sam. Okay. To go uściskałem. Wow. Jak odszedłem tak na 150 metrów, już poznałem swoją wioskę. Tak? Tak. I wtedy, jak już byłem daleko, to już tak zawył jak prawdziwy wilk. Myślę, że to był wilk, ale to traktowałem jako psa. No to było takie... wilk? Chyba wilk. Wow! No to takie przygody. No właśnie, też ciekawiło mnie, że czy to w ogóle takie miejsce, co robi pies, jak myślałam. Pies. No ale co pies, co robi pies w lesie, nie? No właśnie. No bo on tam obroży nie miał. No i po prostu był naprawdę duży i umiał łapać te zające, to musiał być po prostu tam już zadomowiony w tym lesie, prawda? No właśnie. A taki domowy pies to by po prostu był u ludzi, a nie w lesie. I pies nie je też mięso, nie? No je, je. Je, ale gotowany chyba. No jemu dają, ale i surowe mięso też uwielbia. Mhm. Wróciłem do domu, tego. Mama mi się pyta, gdzie byłeś? W lesie. A co jadłeś? Zające. A skąd miałaś zające? I wilk mi przynosił. To taka stworzona patrzy na mnie. No tak. To było tego, takie niesamowite, nie? I tak z bojaźnią tak patrzyła na mnie bardzo. A następnego dnia miałam kolejną przygodę. Mama mnie ubierała, bo wszystkie ciuchy były brudne. Aha, no tak. Zmieniłem wszystko. Więc kiedy już mnie ubierała na łóżku, to w tym momencie miałem takie widzenie. Widziałam na tle ściany taką bardzo ładną kobietę w ślubnym welonie. Mm-hmm. Dziś wiem, umiem to wytłumaczyć po prostu. Mm-hmm. Podczas tej przygody, w wyniku picia, to rozstroiła się moja szyszynka. Szyszynka jest zegarem taktującym nasz układ nerwowy. Mm-hmm. I po prostu każdy człowiek ma inne taktowanie. I pod wpływem tych przeżyć jakichś, to mi się ta szyszynka zmieniała i mogłem odbierać wrażenie na przykład od tego psa, że on chce pić. Tak samo wrażenie wzrokowe mogłem odbierać po prostu innych ludzi. No i po prostu jak się przystroiła, bo tak pływała, to taktowanie bym powiedział, to w tym momencie to tak wolno się zmieniała, to odbierałem wrażenie, jak ktoś był zapatrzony na tą kobietę w ślubnym welonie i ja jego, za pomocą jego wzroku odbierałem ten obraz z podziwem, ale ja nie rozumiałem, patrzę tu, jest, tam patrzę, jest. Wszędzie. Wszędzie. Mhm. Więc myślałem, że to był anioł, bo tak się śliczny, nie? No, no. Mamie mówię, mama, to jest anioł. Aha. Och, mama się rozgląda, zatworzona, ale nie widzi. No. Pochwaliła się sąsiadką. I sąsiadki jej doradziły, żeby je okazać. Mówi, on chyba jest opętany i trzeba będzie go poogadzać kadzidłami. Okazali mnie chyba za 3 dni kadzidłami, ale to nic nie pomogło. Tak. A więc pochwaliła się księdzu. Aha. A ksiądz no, załatwił mi egzorcystę, żeby mnie wypędzał diabły demony. Okay. No i tak, z kilka dni nade mną się męczył. Ja nie wiedział, o co chodzi. Jak ksiądz krzyczał, odejść, precz ty szatanie, ty demonie, to ja też krzyczałem, nie wiedział, o co chodzi. No tak. No to takie było tego. No to jest taka pierwsza rzecz. Ja miałem te widzenia bardzo długo i to można by było sobie tak powiedzieć, że to tak jakby się widziało, co jest w sklepie, w oknie wystawowym sklepu i co jest na ulicy równocześnie. To w sposób dokładny się nakrywały te widzenia. Więc ja, żeby sobie poradzić, to zamykałem oczy. Jak zamknąłem oczy, to widziałem cudze obrazy, nie? A jak otwarłem, to doszło i to, co doszło, to było moje. I w ten sposób sobie radziłem. I tak do 33 roku życia sobie, prawda, radziłem. Dopiero jak miałem 33 lata, dowiedziałem się, że to jest szyszynka. Umiałem sobie przetaktować szyszynkę normalnie, żeby już mi nie pływała, ale jak mi trzeba, to sobie mogę
to przetaktowe szyszynkę i wtedy odbieram wrażenia moich pacjentów, nie muszę się pytać, gdzie boli, jak boli, aha, bo wiem, czuję ich wrażenie bólowe, mhm, i wiem, gdzie boli. Nie muszę się pytać, to jest takie ciekawe, nie? Wow. Więc stąd mogę wyjaśnić, to się działo, nie? W każdym razie tego egzorcysty no, mi nie pomogły też. To mama mnie pojechała ze mną do irydologa, czyli diagnozowała na podstawie oczu. I musiałam pić ziółka. I to gorzkie, bo on tak zalecił, że tylko gorzkie. Wszyscy pili herbaty słodkie, ja musiałam gorzkie pić aż do 14 roku życia. To było takie niesamowite. A więc to była taka pierwsza przygoda, która była ważna w moim życiu. Później po prostu miałem szereg więcej innych przygód. I na przykład drugą ważną przygodą, którą w moim życiu spotkałem, to było spotkanie z samym sobą. Okej. Jak to się stało? To znaczy się, ja już teraz mogę powiedzieć, bo doszedłem do takiej wiedzy, że mogłem już wyznaczyć trajektorię do podróży w czasie. Odbyłem sobie, gdy miałem już 58 lat, podróż do mojej młodości, do 53 roku, kiedy ja miałem 8 lat. Mhm. Ale kiedy to było? Ja wybrałem się 2 stycznia 2011 roku. Mhm. I tam wybrałem się w podróż do 53 roku. I ten, mogę opowiedzieć już taką, jak to odbieram jako chłopiec, jako człowiek dorosły, jak to było. Nie? No właśnie, tak, to jest ciekawe, no. A więc, no ja, jeśli chodzi o podróże w czasie, to od 2002 roku wymyślałem różne programy, ale najważniejsza rzecz to wyznaczyć dobrze trajektorię. A więc musiałem wymyślić nową matematykę, którą nazywałem rachunkiem tonowanym. Mhm. To są funkcjonały wielowymiarowe. Funkcjonała to jest funkcja funkcji. Mhm. I jak miałem 18 lat, to tą matematykę wymyśliłem po przerobieniu takiej książki, która się nazywa Lilavati, czyli matematyka na wesoło. Mhm. Potrafiłem pomnożyć w pamięci nawet dwie liczby 64-cyfrowe i pisałem gotowy wynik 128 cyfr od lewej do prawej. No i tam kiedyś się założyłem z moimi kolegami, że szybciej zrobię niż komputer, nie? Wow. O alkohol, nie, żeśmy się założyli. No więc wynik napisałem w ciągu 119 sekund, bo mnie wyżyli, gotowy, a oni ten sam wynik uzyskali na komputerze dopiero po 30 dniach. Musieli się nauczyć obchodzić tak zwane liczby zmiennoprzecinkowe. I dopiero ten wynik na komputerze uzyskali pełny po miesiącu czasu. Więc wygrałem wtedy 85, powiedzmy sobie, butelek alkoholu. Tyle butelki? No, więc co ja bym z tym robił, nie? No właśnie. To ja mówię, zakład zakładem, ale ponieważ ja go wygrałem, to mam życzenie. Kupiłeś sikacza, to musisz wybić w ciągu pół godziny tego sikacza. Kupiłeś brandy, to musisz te brandy wypić w ciągu pół godziny. No jak to bractwo się później popiło, to było bardzo wesoło. No. Ta przygoda też później spowodowała to, że ja po prostu no, studiowałem cybernetykę na WAC-ie. Gdzie cię uczyłem? W Warszawie, prawda? Tak. No jak to, się to nazywa, całe nazwo? WAT to jest inaczej Wojskowa Akademia Techniczna. Mhm, okej. Okay. Ja, żeby się dostać na tę uczelnię, to musiałem zrobić nawiązanie gojdy do rosyjskiej bazy satelitarnej, prawda, w ciągu miesiąca czasu, a na to normalnymi metodami trzeba było mieć 60 miesięcy.
Okay. Pomiary należy to do liczenia i liczenie to są no, hormony gruźliczkowe czwartego stopnia, no to jest mnóstwo obliczeń i tego komputer trzeba było ręcznie to robić, nie? Mm-hmm. A ja za pomocą mojej matematyki to zrobiłem w ciągu jednego miesiąca. Tak? Bo tak napisałem mi umowę, nie? Okay. Więc miałem zrobić w połowie czasu, 60 miesięcy miałem na to przeznaczone i w połowie czasu, ale zamiast 30 miesięcy mi napisali 30 dni. Wow! No i ja na podstawie mojej matematyki to zrobiłem w ciągu 30 dni i musieli mnie puścić na studia. Okej. Okay. No i dzięki temu, że to zrobiłem, to dostałem się na cybernetyk, nie? Bo inaczej bym nie miał szans. Było 49 kandydatów na jedno miejsce, no i się dostałem. Także byłem szczęśliwy. No dopiero tak. Uwierzyłem to, co dowiedziałem się jako młody chłopczyk, ja miałem 8 lat, że taki przekaz, co trzeba zrobić, się dostać. No i to, gdyby nie to, że co sobie przekazałem swojemu, mojemu młodszemu ja, no to bym na tę cybernetykę się nie dostał. Tak? No takie po prostu jest. Wow. Po prostu okay. Jak tam byłem, no w tym, w podróży w czasie, no to mogę powiedzieć, że ja wszystkich znałem z nazwiska, imienia, a mnie nikt nie rozpoznawał, prawda, jako no starszy. Tak. No tak. Więc ja chodziłem od domu do domu, kurowałem ludzi, nie, tak? Za spanie i za jedzenie. Przecież pieniądze mi nie były potrzebne, po co mam te pieniądze zabrać, no tak. Które już były starego typu i co ja bym z nimi zrobił, nie? No tak. No więc na ten sposób. No i czasami się spotykałem z sobą młodszym i przekazałem mu, co ja w swoim życiu mam robić, nie? To takie ciekawe było, fajne, bo po prostu jak byłem mały, zapamiętałem taki moment, że akurat był 31 sierpień, było gorąco i ostatni dzień wakacji, mama musiała coś jeszcze kupić do szkoły, bo przecież do szkoły chodziłem i inne moje rodzeństwo też. I pojechała do miasta, żeby coś kupić. I jak dała mi klucze, a ojciec układa dachówki na nowo wybudowanej oborze i stodole, prawda? No więc jak ojciec będzie chciał pić, to mu dasz. No i wtedy ja miałem 8 lat, no to jak mały dzieciak, tak ganiałem z innymi kolegami, koleżankami po kukurydzy, nie? Robiliśmy tam różne kukiełki z tych kolb kukurydzianych, także się bawili. Mm-hmm. I w pewnym momencie ojciec krzyczy, daj mi klucz, bo ja chcę się napić. A ja ten klucz gdzieś zostawiłem, nie wiem gdzie. Chodziłem zapłakany po tej kukurydzie, bo koleżanki, koledzy uciekli, bali się. No i w pewnym momencie ktoś mnie łapie za rękę, to znaczy ja. Starszy złapał samego siebie, nie? No i tego. No i się odezwałem, no nie płacz. Zaraz puszkamy klucz. A ten chłopczyk był zdziwiony pewnie, nie? No, co ja jako młodszy to pamiętam to, nie? To myślałem, że to anioł był. Aha, okej. Okay. Miałem takie białe, znaczy nie białe, tylko jasne spodnie, taką kurtkę skórzaną, aha, prawda? Okay. No to tak jako chłopczyk to myślałem, bo mogę powiedzieć teraz, nie? Jak to jako młodszy pamiętam to wszystko. Że to anioł. Mówi, nie jestem aniołem, jestem twoim starszym wcieleniem, nie? Aha. Tą odmianą. No okay. Tak będziesz wyglądał za parę lat. Okej, okay. Wow. No mówi, zaraz poszukamy. No i wziąłem go za rękę. No i, a co on na to powiedział? No patrzył się na mnie, a ja to wziąłem za rękę. I wiedziałem, przecież jak już przeżyłem to samo, to gdzie ten klucz jest, nie? Aha. To poszedłem do miejsca, gdzie te kukiełki były i tam wyciągnąłem ten klucz. Okay. No i wtedy zaczął bić dzwon, nie? I pytam się no, samego siebie, młodszego, nie? No. A wiesz, dlaczego bije ten dzwon? No. A on mi odpowiedział, dlatego, że się znalazł klucz. Nie dlatego, bo to jest południe, a ten kościelnik, który dzwoni, to zawsze jest dokładnie, zawsze dokładnie o 12 dzwoni.
No i słońce jest zenicie, czyli wysoko na niebie. A więc pamiętaj, bo ty musisz tu wrócić, to zrobić to, co ja zrobiłem. No i to był taki przekaz pierwszy takiej podróży w czasie, tam było 30 dni. Prawda? Okay. Wszystkich odwiedziłem, nikt mnie nie poznawał. Sporo czasu byłeś. Tak, więc no. Wyobraź sobie, ci ludzie nie byli elektryczności, no tak. Zwykłych piecach piekli, ale to jedzenie było takie smaczne, no tak. Takie doskonałe, że naprawdę się chciało jeść. I jakość jedzenia też była po prostu inny, teraz prawda? Jedzenie jest bardzo, bardzo zatrute. Konserwantami. Zjadamy 2,5 kg konserwantów rocznie, to po 20, raczej po miesiącu czasu, od 20 dekon, bo to przypada 20 dekon na miesiąc, zapycha się cała wątroba. Ludzie nie wiedzą, są w niedyspozycji, idą do lekarza, lekarz przepisuje leki, a powinni się odtruć, nie? Ale nie tylko są konserwanty. Drugim takim, co spotykam, środkiem, które niszczy ludzi, to są pestycydy. Na przykład znam sadowników, którzy nie chcieli stosować pestycydów, ale gdy mieli więcej owoców, nie mogli sprzedać tego na targu, no to musieli pojechać do punktu skupu i wtedy przycinali im 10 owoców, dwa robaczywy, to już nie chcieli im kupić, nie? I tak zmuszali sadowników do zastosowania pestycydów. Ale nie tylko do sadów czy coś, ale kapusty, do krafiora. Tego jest dużo. Przecież żadna kobieta nie kupi kapusty z robakami. No tak. No więc tak. Trzeba stosować pestycydy. Nikt nie zrezygnuje z pestycydów. Nikt też nie zrezygnuje z randapowania pól, żeby, no, jeśli chcemy skosić kombajnem, to musi być najpierw to pole randapowane, bo część jest zielona zbóż, są chwasty zielone. Więc kombajn wtedy nie będzie kosił, nie? Więc musimy porandapować, żeby uschły chwasty, uschło to tego. Kombajn wtedy kosi i buci. I mamy, cóż, rzepak z randapem, ziarna z randapem, chleb z randapem. I tego randapu, tak jeszcze 15 lat temu, to było gdzieś tak w organizmach ludzkich 10-15%, a teraz randap to jest około 60-70%. Pestycydy sięgają 80-kilku%. Wow. Powyżej 70% to są te ich działania chemiczne powodują liczne mutacje i coraz więcej ludzi choruje na nowotwory. Jeśli nie uzrimy tego, że nasze organizmy są zatrute, nie nauczymy się odtruwać tych organizmów, tak. to nic nam nie pomoże. Musimy nauczyć się odtruwać organizmy. Tak. Więc ja wymyśliłem, widzę, że to, że ludzie są zatruci, no to trzeba ich zmusić na to, żeby się odtruli. No tak. No. Więc to jest tak. Tylko jedyny sposób, prawda? Jedyny sposób. Ale nie tylko tego. Są jeszcze, jest DDT, a więc środki na stonkę, które są w bulwach ziemniaczanych. Bardzo dużo organizm ludzkich jest ołowiu, to jest od 10 do 30% ołowiu, to powoduje bardzo dużą chorobę, zwaną ołowicą, nie? Ołów to, no, samochody, niby jeździmy na benzynie, prawda, bezołowiowy, ale to nieprawda, bo tylko oszukują nas, ten ołów dalej po prostu bardzo dużo jest w organizmach ludzkich. Dalej bardzo dużo jest innych, jak rtęć, aluminium, tal, prawda, arsen. Coraz więcej arsenu jest w różnych po prostu medykamentach różnego typu, czyli jakieś tam zanieczyszczenia arsenowe są, czy coś takiego. Więc po prostu musimy się nauczyć, systematycznie po prostu nauczyć, odtruwać własny organizm. Aha. I do tego można stosować różne metody. Okay. Pierwsza, jeżeli robisz systematycznie, to jest to, żeby sobie wypić przynajmniej raz na tydzień no, z litr ziół przeczyszczających, tak? Wywar z ziół przeczyszczających. To są takie zioła,
które nazywa się Normosan, Normowit, Senes. Można takie trzy szaszetki do takiego pojemnika litrowego włożyć, zadać wrzątki i poczekać, aż ostygnie. Możemy nawet posłodzić miodem, żeby dobrze smakowało. I te zioła przeczyszczające spowodują nam oczyszczenie kosku litowych, które na chwilę, w ciągu tygodnia, to łatwo, jeśli nie trzymają się kosku litowych, więc łatwo je wypłukać do jelita grubego. Żółć, po prostu, która spływa z wątroby, prawda, ma tam też różne toksyny, nie? Sok trawienny cząstkowy też. Jeżeli wbijemy te zioła przeczyszczające, to ta spływająca żółć i sok trawienny cząstkowy będzie przesunięty przy pomocy tych ziół do jelita grubego, a jej to grube tam już nie wchłonie tego wszystkiego, tylko będzie wydane na zewnątrz. To jest takie oczyszczenie sobie systematyczne raz w tygodniu. Jeśli pierwszy raz oczyszczamy organizm, to musimy zrobić taką serię biegunek, żeby odtruć organizm. Nie? Bardzo często spotykam, u co drugiej osobie spotykam grzyby. I to jest prawie 60%, nawet do 80% często jelito jest wypełnione różnymi włóknami grzybowymi i grzybicą. Te grzyby wytwarzają mykotoksyny, które obezwają nasze komórki. To no, tak obezwaniamy, że nie odczuwałem niedostatku i my się zgodzimy z tym, nie? To tak grzyby robią, nie? I cały budulec dla naszego organizmu, który jest potrzebny do produkcji hormonów, enzymów, białek, prawda, zabierają na grzyby. A nam tylko zostają ochłapy w postaci 10-15%, bo jak są plechy, to nie możemy przez kostki wchłaniać tych grzybów. Kostki mają specjalizację. To są takie wypustki, które do połowy kostka sięga naczynia krwionośne i tam, gdzie sięga naczynia krwionośne, to tam wchłania jest budulec. Budulec to witaminy, mikrometry, aminokwasy i sole. Górna część kostka, tam sięga naczynia chłonne, albo zwane też limfatyczne, nie? I tam wchłaniane są substancje energetyczne, takie jak glukoza. Glukoza to wynik trawienia węglowodanów. Węglowodany, co to jest? Ziemniaki cięte są na 35 ziarnek glukozy. Mąka pszenna, żytnia, chleb na 35 ziarnek glukozy. Ryż na 32 ziarenka glukozy. Cukry białe trzcinowe na 2 ziarenka glukozy. A miód to jest węglowodan, który jest cukrem prostym. Bo pszczoły zbierają nektar z kwiatów, to jest dwucukier i podczas lotu trawią na glukozę i w postaci glukozy składają do ramek. Więc jeśli mi pszczołom podbieramy miód, to jest cukier prosty, nie wymaga trawienia. Więc wynika do naszego niebezpieczeństwa. I to jest metoda, żeby po prostu organizm miał się czym odżywiać bez trawienia. Więc, czyli jeśli mamy na przykład zamulone kostki jetowe, bardzo często spotykam, że u ludzi są zamulone kostki jelitowe od 40 do 80% zamulenia żółcią sokiem trawienny trzustkowym. A więc wtedy nie ma wchłaniania budulca. Organizm nie ma z czego produkować hormonów, enzym, białek, ani regenerować swojego organizmu. To spowoduje, że jak nie ma budulca, to glukoza w naszym organizmie musi być, żeby była z tego energia, musi być spalana w obecności insuliny. A gdy nie ma budulca, gdy wyspy Langerhausa, to są takie wyspy czystkowe, które produkują insulinę, są zatłuszczone, to przez tłuszcz nie jest też budulec, to wtedy mamy tej insuliny mało. Wtedy organizm składa zapotrzebowanie na dużą zawartość glukozy, bo przecież pracujemy, ci ludzie pracują i chcą mieć pracę, siłę do pracy, nie? Tak. A jak mama ma insuliny,
to dużo glukozy, nie ma pokrycia w insulinie, tylko to, co jest pokryte w insulinie, jest zużyte na energię, a resztę nie. A więc mamy dużą glukozę. Więc jeśli nie chcemy chorować na cukrzycę, to co musimy zrobić? Musimy oczyścić kosm kielitowe, żeby był wchłaniany budulec, żeby te wyspy Langerhausa trzustkowe mogły produkować tą insulinę, prawda? Mhm. Dalej musimy spowodować odtłuszczenie wysp trzustkowych i wtedy mamy dużo insuliny, to wtedy ta glukoza jest prawie w pełni spalana, nie będzie się utleniała i utlenia glukoza to znowu jest cholesterol całkowity. I będzie mniej cholesterol całkowitego włosoczu krwi, mniej LDL-ów i organizm po prostu nie będzie zatłuszczony. Więc musimy się nauczyć po prostu oczyszczać kosmy kielitowe, jeśli chcemy, żeby nasz organizm dobrze działał. I przychodzą na przykład tego razem przywieźli mi taką starszą panią na wózku, nie? Ona od dobrych 2 lat w ogóle nie chodziła, tylko nawozili i była bardzo zatłuszczona. No cóż, układ nerwowy w wulkanicznym stanie, sterowalność organizmu 2%, czyli na 100 impulsów 2 impulsy przechodzą. Nerwy nie przewodzą. Nasze nerwy muszą przynosić te same ładunki, co w laptopie, 14 mA 180 V. Więc jesteś urządzeniem elektronicznym, czy nam się to podoba, czy nie. W laptopie mamy ścieżki 1 mm, druty 1 mm, po których pędzą elektrony szybkością 200 000 km na sekundę. A nasze nerwy to są takie niepozorne. To takie rury, które mają średnicę od 600 do 800 średnic atomowych. Ich ścianki mają grubość 20 do 50 średnic atomowych. I jak takie maleństwa muszą przynosić te same ładunki, co w laptopie? To po prostu musimy sobie zrozumieć, że te ścianki to są dipole lipidowe, które są skierowane plusem do środka nerwów i takie skierowanie dipoli lipidowe plusem do środka nerwów daje potencjał elektryczny na ściankach 300 mV. I jeśli taki potencjał, to wtedy się na ściance zewnętrznej odkładają jony sodu, a wewnętrzne jony chloru. Jeśli nerwy są szczelnie wypełnione jonami sodu i chloru, to po jonach sodu pędzą elektrony szybkością 20 000 metrów na sekundę. Tą szybkość pomierzyłem w 1978 roku. Na szczurach, które wtedy badałem leki różnego rodzaju na szczurach, więc przy okazji interesowałem się genetyką tych szczurów i prawdę mówiąc, przyznam się, że sklądowałem w 1978 roku po raz pierwszy szczury 18 lat wcześniej niż owca Dolly. Więc to był mój wyczyn taki naukowy, bo dosyć poważnym tego, ale wtedy właśnie w październiku 1978 roku Karol Wojtyła został wybrany na papieża, prawda? No i ja mam ogłosić, że ja sklonowałem szczury. No to wiadomo, że musiałby mnie po prostu jakoś encyklikę nałożyć, nie? Bo jak to katolik albo coś, czy Polak, to jak on mógł to zrobić drugiemu Polakowi, więc po prostu nie ogłosiłem tego, nie? No i to jest taka przygoda z tym związana. Więc powiedzmy sobie, że jak mamy jelita zamulone, mamy grzyby, no i chcemy być sprawni, to musimy dokonać oczyszczenia tych jelit. I do tego specjalno stosuję taką sposób oczyszczenia. Jest to mikstura biegunkowa. I gdyby ktoś chciał po prostu taką miksturę stosować, to mogę powiedzieć od razu, żeby tego zapamiętać. No. Jak to trzeba zrobić? Tak. Musimy mieć szklankę 1,4 litra, czyli tak zwykłą szklankę do herbaty. Wlewamy tam 2 łyżeczki citrokapu. Citrokap to jest wyciąg z pestek grejpfruta. Więc jeszcze raz powtarzam, citrokap. Nie? Citrokap. To jest produkt polski.
Okay. Cytokrapka to jest produkt czeski, Cytogrept produkt niemiecki na przykład, nie? Żeby ktoś chciał wiedzieć, ale jak się powie w aptece wyciąg z pestek grejpfruta w kroplach, no to w aptece dostanie. Okay. Odpowiedź taki dobry. Więc dalej musimy do tego dać 4 łyżki oleju korycynowego. Cytrokapka, czyli ten wyciąg z pestek grejpfruta, jest po to, żeby zabić, obwładnić pasożyty, które są w naszych jelitach. Nie? Olejek pozbawia je ruchu, żeby nie mogło się ruszać. Nie? To jest po to się dodaje. Nie? I te produkty są naturalne, więc nie zrobią nam krzywdy. Okay. Do tej pory był taki przypadek wczoraj, że akurat pani wypiła ten olej agresynowy i posądzona było, że ma, lekarze posądzili, że ma wylew krwi do mózgu, nie? No, ale mąż tak podejrzała, nie? No, a tak żeśmy tą informację dostali, ale do tej pory się nie zdarzyło i dzisiaj żeśmy dostali informację, że jest okej, że nie ma, jest w porządku. Za mało soli chyba, nie? Tylko? Nie, i teraz dalej, jak to zrobić, tą miksturę, nie? To tych oleju korycynowego do cytrokapu musimy dolać do połowy soku z grejpfruta, który zmieni smak, żeby to nadawało się do wypicia. Nie? No i dopełnić trzeba ciepłą wodą. I to jest nasza mikstura biegunkowa. Ale gdybyśmy wypili tą miksturę biegunkową w takiej postaci, to organizm wytwarza 0,5 litra śluzu. Pół litra śluzu, więc trzeba wypić jakiś płyn. Więc żeby spotęgować jeszcze ruchy robaczkowe, żeby szybciej była biegunka, to zalecam zrobienie od razu tak jakby waru ziół przeczyszczających. Nie? Można dwie szaszetki do pojemnika półlitrowego włożyć i zalać to wrzątkiem i to musi się zaparzyć. I to jest po prostu wywar ziół przeczyszczający. Więc po wypiciu takiej mikstury możemy wypić ten wywar ziół przeczyszczający, który nawodni nam i nie będzie odwadniał organizmu. Równocześnie spuszcza nam olej agrycynowy, który się przykleja do śluzów i gardła i powoduje, że mamy wymioty. Nie? I to jest po to. Jeśli ktoś nie umie całego wypić, to możemy porcjami. Łyk mikstury, dwa łyki ziół przeczyszczających, wtedy pójdzie łatwo. Nie? I ponieważ tam są pasożyty w naszym organizmie, to musimy po prostu wiedzieć, że te pasożyty gdzieś po 40 minutach chcą uciekać ze środowiska im niesprzyjającego i uciekają przez jelita naszego organizmu, a tam wywołują infekcję. Więc musimy zapobiec temu, nie? No tak. Więc, czyli 10 minut wcześniej, zaraz po wypiciu tych mikstur, musimy zrobić kolejną miksturę i kolejne zioła i co pół godziny pić, żeby zapobiec, żeby te bakterie, te grzyby nie uciekły do organizmu, bo ich nie wypędzimy stamtąd, nie? No, ile mikstury trzeba wypić? Więc normalnie, zwykle jak mi moi pacjenci tego mówią, to po 3-4 godzinach jest pierwsza biegunka. Trzeba najczęściej wypić tyle mikstur, żeby wywołać 7 biegun, jakie są grzyby, nie? Bo z grzybami nie ma żartów, jak się dostaną do organizmu, więc grzybica jest poważną chorobą w płucach czy innych organach i trudno, nie ma leków, żeby wyleczyć grzybicę w organizmie, nie? A jeśli jest grzybica w przewodzie trawiennym, to jeszcze za potem tych biegunek możemy wyrzucić, nie? Praktycznie mogę powiedzieć, że co druga osoba ma grzybicę. Tak mogę powiedzieć. I to bardzo w dużej ilości, tam prawie 80% jelit wyspowiedzianych z tymi grzybami, które ten pokarm, który my jemy, to jemy po to, żeby karmić grzyby, a nie siebie. Okay. No i to po prostu ludzie muszą zrozumieć, żeby nauczyć się te grzyby wyrzucać, żeby też równocześnie oczyszczać kostki jelitowe. Dlaczego? Jeśli mamy zawalone kostki jelitowe,
to mamy bardzo mało budulca. A rasica, główny organ naszego organizmu, potrzebuje dużo budulca, żeby każdy prenifocyt, który jest wyprodukowany w szpiku kostnym, który do niej przyjdzie, ona musi skopiować do populacji 100 milionów. Więc wytwarza prenifocyty. Po określonym czasie tym prenifocytom przekazuje identyfikator białka, to się fachowo nazywa białko zgodności tkankowej RH typu 2. I na 100 takich identyfikatorów 95 daje wadliwych, a 5 trafionych. Jeśli mamy dużo budulca, to daje tych 100 tysięcy tych prenifocytów i przekazuje te indikatory i wytworzy te limfocyty T, czyli strażaków naszego organizmu, tych właściwych. I wtedy kontroluje, jak one się zachowują w stosunku do naszego ciała. I jeśli niszczą nasze komórki, to te powinny być rozłożone na aminokwasy, nie wpuszczone do krwiobiegu, tylko te, co nie niszczą. W tym przypadku wpuszczone są te limfocyty T, które mają podobne indikatory jak komórki naszego ciała. Bo nasz organizm ma podobną system obronny jak duży zakład przemysłowy, że jest każdy pracownik oznaczony etykietą z emblematem przedsiębiorstwa, z nazwiskiem, imieniem, stanowiskiem i zdjęciem. I tak samo oznaczony jest strażak, który chodzi pewnie, żeby nikt obco się nie szwendał po tym zakładzie. Więc kiedy ten strażak ma takie uprawnienia, że przykłada swoją etykietę do etykiety pracownika, jeśli emblematy są, nie są zgodne, to nie niszczy siebie, tylko niszczy pracownika. I taka rzecz dzieje się w naszym organizmie. Jeśli mamy mało budulca, to grasieca nie da tych właściwych indikatorów, nie zdąży dać. Dochodzi do tego, że wytworzy limfocyty, które mają wszystkie rozbieżne indikatory i nie wie, co wpuścić. I wtedy co robi? No, nie wie, co ma zrobić. Wszystkie wpuszcza do krwiobiegu. A te limfocyty typu T chodzą po naszym organizmie i niszczą nasze tkanki, nasze komórki, nie? Prawda? I wywołuje to choroby autosupresyjne, autoimmunologiczne, autoagresywne. Tak to nazywamy. Więc jeśli nie chcemy, bo to są choroby wynikające z błędów obronnych naszego organizmu. Tym błędem obronnym to jest to, że limfocyty T mają wadliwe identyfikatory, nie? Dlatego niszczą. Uznają nasze komórki za wroga. To można to przyrównać sobie ten stan, że mieszkamy, mamy ładny dom, nasze ciało jakby przyrównać do ładnego domu, no i zamieszkamy z wandalem i bardzo często poziom autoagresji wynosi gdzieś 66, 75, takich przychodzą tacy ludzie do mnie schorowani, no to niech pani sobie wyobrazi, że ten wandal robi 75% dziur w suficie, w meblach, w ścianach bocznych, w podłodze. No jeśli my chcemy tym mieszkaniem tego, jeśli nie będziemy go naprawiać, to to mieszkanie się rozpadnie, prawda? Tak. Więc musi ten właściciel te dziury łatać. No to pytam się ludzie, czy byli chcieli takie z wandalem mieszkać. No nie. To dlaczego nie chce zrobić biegunki, żeby wyrzucić tego wandala swojego organizmu, żebyś nie miał chorób, prawda, takich jak SM, jak stwardnienie boczne, czy jakieś tam łuszczyce, czy inne choroby autoimmunologiczne, na których nie ma lekarstwa, nie? I jeśli będziemy dbali o czystość kosku jelitowych, jeśli grasica będzie miała dużo budulca, to będziemy mieli dobrą obronę naszego organizmu i organizm będzie sprawny. I tego musimy się też nauczyć. Jesteśmy zatruci, musimy też odczuwać ten organizm, równocześnie z tymi biegunkami to zrobić. I ludzie muszą zrozumieć, że lekarstwa, które nam serwują lekarze, nie pomogą. Musimy znaleźć sposób skuteczny na to, żeby działać, żeby być sprawnym w 100%. Na to zasługujemy. Jesteśmy istotami rozumnymi, myślącymi. Nie możemy po prostu pójdę do lekarza, do tabletki, będę wykał, nie? Tak. Nie, te tabletki nie pomogą.
musimy zrozumieć, jak działa nasz organizm, w jaki sposób. Musimy nauczyć się, jak sobie pomagać, żeby nasz organizm zawsze 100% był sprawny, nie był zatruty. Skoro nas otruwają, musimy się nauczyć odtruwać. Nie ma innej możliwości. Dokładnie. To są takie te rzeczy, o których mógłbym dużo mówić. Mógłbym o różnych organizmach, prawda, o różnych chorobach mówić. Ale to kiedyś innym razem będziemy mówili, prawda? Ale myślę, że jeszcze jest dużo tematów, które możemy poruszyć tutaj ciekawszych. Więc jakieś pytania są dla mnie, to jeśli masz, to chętnie odpowiem. Ja mam do ciebie pytanie. Najczęściej jakie choroby do tej pory naprawiłeś, uzdrowiłeś? Takie dwie przypadek może. Ja po prostu nie miałam zamiaru się zajmować leczeniem ludzi. Ale własne problemy zdrowotne zmusiły mnie do tego, żeby samemu pomóc. Kiedy wróciłem ze szpitala, nie miałem świadomości, kim jestem. Kiedy patrzyłem w telewizor, nie rozumiałem, co tam mówią. Kiedy nie rozumiałem, co mówi do mnie żona. Kiedy nie rozumiałem, co jest napisane. Kiedy nie rozumiałem, co mówią w radiu. No to po prostu to był stan beznadziejny, nie? Ale dlaczego nie rozumiałeś? Co się stało z tobą wtedy? Cóż, mogę się przyznać, że ja zajmowałem się wieloma sprawami. Byłem ważną osobą kiedyś. Wykonywałem wiele funkcji. No i dostałem rozkaz na to, żeby się dowiązać do satelity amerykańskiego, prawda, i tego, rozkaz ustny taki dostałem. Wiedziałem, że szyfry, które są, to są nie do szyfrowania, żeby mnie wspomógł wywiad, nie? Więc mój przełożony powiedział, że muszę sobie poradzić sam. To ja mówię, poproszę rozkaz pisemny, bo ustnego odmawiam wykonania rozkazu. Do rozkazu ustnego, pisemnego mogę się odwołać. Takie warunki, to wtedy ten rozkaz pełnię. Nie? W związku z tym, że nie wykonałem tego rozkazu, znalazłem się 2 dni później w szpitalu i byłem znany mnie za chorego na nerwicę i leczono mnie przez 40 dni sterydami. W wyniku tego leczenia przybrałem na wadze z 92 kg na 156. Przyszedł znajomy i powiedział, że ze mnie zrobili po prostu jakieś monstrum, nie? Przerażające. To ja poszedłem 2 piętra niżej. Przy gabinecie dyrektora było takie duże lustro, się zobaczyć. I rzeczywiście przygnałem się z wrażenia, jak ja wyglądałem. Idę do ordynatora. Panie doktorze, nazywają mnie po prostu takim monstrum przerażającym, a ja nie jestem takim, nie? Nie chcę być takim. Czy nie ma innych metod kuracji mojej? On mówi, nie mam. A jak długo pan chce mi jeszcze kurować swoimi metodami, nie? Na podstawie sterydów. Mówi, przez 3 tygodnie. To ja wziąłem sobie dane, jakie przybierałem na wadze, bo codziennie mierzyli, ważyli, prawda? No i mówię mu, że za 3 tygodnie będę miał 215 kg. No to mówię, tak, jeśli umrę, to się w normalnej trumnie już nie zmieszczę. I moja żona będzie musiała kupić większą trumnę, a za to będzie musiała 5 razy zapłacić więcej. Więc a odszkodowanie z PZU dostanie za trumnę, która normalna jest, nie? Więc narażę ją w ten sposób na duże straty. Więc ja się lituję nade mną, bo jeszcze się normalnie trumnie zmieszczę, nie? No to mówi tak, to musisz mi pomóc. A co mam robić? No, mówi mi tak, 4 dni nie spać,
nie jeść, tylko pić. Musisz tak, żeby nie zmrużyć oka, albo czytać, albo grać, albo coś. Ale to dlaczego tak? Nie spać? Spanie jest potrzebne. No, takie zadanie dostałem, nie? Okay. Jak, że on mi wtedy pomoże. Okay. No to ja się zgodziłem. No, byłem wojskowym, wiele razy nie spałem, na różne manewry wojskowe byłem i tam tylko człowiek się ze mną na sekundę, dwie. Zresztą jako naukowiec to zajmowałem się różnymi rzeczami, też spałem 2 godziny na dobę tylko i jak jechałem, to coś się złapałem po ręczy tramwaju czy autobusu, bo kiedyś w Warszawie pracowałem. Więc no, dla mnie to była normalna rzecz, nie? Okay. Więc przywykłem. Ale nie powiedział mi tego, że mam wypić 2 szklanki spirytusu 5 dnia rano. Okay. I siostra mówi, że mam wypić 2 szklanki spirytusu. No to jeśli wypiję, to ja umieram. I powiedział, jak nie wypiję, to mnie wezmą w kratach bezpieczeństwa i szykną to do moich naczyń krwionośnych. No to też umieram. I mówię do tej siostry tak. Siostro, przecież jak jest libacja, to każdy po wypiciu alkoholu 40% musi mieć jakąś popitkę, nie? To ja bez tej popitki nie dam rady tego wypić, nie? No tak. No i w końcu ją po takich rozmowach mówi, a nie zdradzi mnie pan? No mówię, skądże? Przecież nikt się nie dowie o tym, że ja bym miał jakąś popitkę, nie? No to ile pan chce tej popitki? No da się zgodzi, tego mówię, że 10 szklanek. Sobie obliczyłem, że jak sobie rozwodnię 10 szklankami wody, no to mój organizm może to przeżyć, nie? No, znałem się nawet z tego, moja matematyka mi to po prostu pomogła. Okay. Tak sobie trochę wspominam, to aż mi trochę łzy do oczu na ten temat. Tak trochę cisną się pod oczy. Więc przyniosłam w garku 10 szklanek wody. Ja wylałam do tego garka. No i wlałam też te szklanek i w ciągu 40 minut musiałam to wypić. Od razu mnie poprowadzono, bo już byłem pijany, jak byla. No tak. Na EEG. EEG wykazało, że mój mózg jest do dupy. Nie działa dobrze. No tak. Na komisję lekarską i komisja lekarska dała mi bliższą grupę inwalidzką. Wróciłem do domu. To nie wiedziałem, co mówią w telewizji, co radio i tak dalej, i to już o tym mówiłem. No tak. I tak. Dlatego miałeś taki stan. Jak sobie zastosowałem taki post, czyli piłem tylko 28 dni wodę, moja żona chciała mnie ciągle karmić. No tak. A ja, jak dziadek babcią pościli, jak byłem mały, to oni tylko na wodzie byli, nie? To dziadek był słaby, nie miał siły nosić paszy czy wody dla bydła. Więc ja mówię, dziadek, ty zjedz. On się ściekał z smyku. Jak będziesz miał moje lata, to pamiętaj, kto robił dziadek. Jak będzie ci coś delegało, to pamiętaj, jak to robił dziadek. No i ja coś tam chciałem mówić, ale taki bełkot z moich ust się wydobywał, ktoś mnie nie rozumiał, więc wszyscy mnie traktowali obcesowo, tak, że ojca nie ma co pytać, więc ja wtedy postanowiłem, że będę udawał, że nie mogę połykać, że duszę się coś, jakiś chleb albo coś, nie mogę połykać i że tylko wodę. I chodziłem cały czas ze szklanką wody i piłem przez słomkę tą wodę przez 28 dni. No i po 28 dniach włączam radio, wiem, co mówią. Włączam telewizor, wiem, co mówią. Gazeta leży na stole, przeczytam, wiem, co napisane. O, to dzięki tej piciu wody, to ja po prostu wyzdrowiałem, nie? Wow, okej. No i tak, miesiąc później, jak już stwierdziłem, że ja wyzdrowiałem, no to musiałbym coś zjeść.
Ja kompletnie nic nie wiedziałem, jak działa organizm, nie? Okay. No, otwieram lodówkę, sobie to zjeść. Taki kawałeczek, suchy kiełbasy, no to sobie zjem, nie? Jak zjadłem, to tak mnie ból jelit brzucha, że nie mogę wyrobić. Szukam jakieś sotki, jakieś różne soczki piję, nic nie pomaga, jeszcze gorzej. Tak. Szukam, znalazłem olej agresynowy, półlitrowa butelka, piszę na butelce środek przeczyszczający jelita. Już dalej nie czytam, tylko całą pół litra wypiłem. Tak mi było niedobrze, więc piję wodę. Niedobrze, że tak mi, że chyba bym zemdlał, to leję na głowę też z drugiej butelki tą wodę, nie? No i potem, jak to zadziałało, no to musiałem się wypróżniać w telecie dosyć długo. No i w ten sposób się wypróżniłem. I to później zaczynałem od lekkostrawnych posiłków, nie? Taki jak budyń, kisiel, ser ekonomizowany, tak zaczynałem, nie? Wiedziałem też już z książki medyczne, że tam trzeba florę zaszczepić, sobie tryliak zaszczepiałem, prawda? I tak kombinowałem, żeby tego. No i tak po dobrych 3 tygodniach wróciłem do normalnego jedzenia. Okay. Po miesiącu wróciłem, poszedłem na spacer, to wszyscy mnie pytali, coś ty robisz, że ty żyjesz. No i tak się zaczęło. A może mojemu staremu byś pomógł? No czemu nie? Nie mówię, ile ja się rzeczy, nawet, bo każdy chciał inne metody, nie? No tak. Inny metod. Myślałem i tych metod się namyślałem mnóstwo. I tak spostrzegłem, że jedne metody działają dobrze, a drugie źle. I stąd dopracowała się metoda, która dobrze pomaga innym ludziom. I głównym powodem było to, że jak pewnego razu pojechałem do Gorzowa i tam były targi medycyny naturalnej. I tak, tam na tych targach różne rzeczy widziałem. Akurat nie miałem co robić, mieliśmy tam coś załatwić, ale wszystko zaśmy jednego dnia i 4 dni. Mieliśmy wszystkie hotele i jedzenie to za darmo, to dlaczego nie mamy skorzystać z okazji, żeśmy połazili. I tam na tych targach był taki facet, który tak mówił po prostu tak troszeczkę z rosyjska. No i mówi, że leczy hipnozą. No i tak ja na hipnozie się znałem też. No i widziałam aurę ludzką, więc wykurował taką kobietę i mówi, że już zdrowa. A ja widzę, że aura się nie zmieniła. No nie jest zdrowa jeszcze, bo po prostu aura się nie zmieniła. A pan umiesz zmienić aurę? Umiem. No to zacząłem mówić o cybernetyce, o biocybernetyce, o sterowaniu organizmu i tam inne rzeczy. Jak tego już trochę wiedziałem, jak trzeba oczyszczać organizm, nie? Prawda? Bo ludzie mnie prosili o różne takie usługi, potem mi dawali a to 2 jajka, a to trochę ciasta, a to pół kostki masła, bo to chcieli się odwdzięczyć, mieli cen, żebym chociaż coś mi dać, nie? No to ja tam idę i tego. A i wystąpił i jak tak opowiadam, mówi, że to jest jego wykład, nie mój. Mnie wtedy zahipnotyzował. Ja hipnozą się zajmowałem regresywną, gdzie badałem, no, czy istnieje reinkarnacja. Nie? Takie to w ten sposób na 10 męskich ochotnikach wtedy. Więc hipnozę znałem, to ja zahipnozowałem siebie, żeby ten proces odwrócić. Następnego dnia idę z powrotem na salę. A on mnie zobaczył, wyczyszczył oczy, otworzył gębę, a potem sprintem wybiegł i już go nie było. No i siedzimy, czekamy, aż jak przyjdzie, bo myśleli, że ma jakąś tam rozwolnienie albo coś. Nie? No niech pan trochę powie, przecież Franciszek coś tak mówił. Zacząłem gadać, całą sobotę gadałem, całą niedzielę. No i miałem tyle ludzi chętnych na kuracji, że tego, no, że zajął się tylko tym. I tak, no, byłem zmuszony do tego, żeby, no, naprawiać ludzi.
No, jestem z wykształcenia cybernetykiem, więc znam się na komputerach. Mm-hmm. Jackowi Karpińskiemu swojego czasu w 1973 roku pomagałem w konstrukcji komputera K202 mm-hmm. i tam prawie 85% całej roboty zrobiłem. To był mm-hmm. pierwszy komputer czwartej generacji o 6 lat wcześniej niż Apple i 7 lat wcześniej niż IBM. Wow. I gdybyśmy to były 500 komputerów gotowych do wysyłki do Wielkiej Brytanii mm-hmm. i kiedy myśmy zgłosili Gierkowi, że wszystko gotowe do wysyłki, to Gierek zauważył, że był pierwszym. Kim był Gierek? Był pierwszym sekretarzem partii PZPR w latach 70., nie? Okay. W 73 roku. Mhm. A więc zauważył, że nie jest członkiem partii i kazał mu napisać akces wstąpienia do partii. A on odmówił. Więc został zdegradowany z dyrektora na głównego inżyniera. Nie przyjął tego stanowiska i 500 komputerów gotowych, gdyby te komputery zrobiły furorę wtedy w Wielkiej Brytanii, to byśmy mieli duży popyt na nowe komputery, byśmy mogli być potencjałem komputerów na całym świecie. Nie? Aż 500 był gotowany wtedy? Gotowy, tak. No wow. I stały w magazynie, nikt nie umiał ich uruchomić, tylko ja i pan Karpiński, nie? Już nie żyje. No, no, ale przecież ja nie będę taki, żeby mu szkodzić, nie? A jak wtedy wyglądały te komputery? Podobnie do obecnych nie więcej, czy by zupełnie inaczej wyglądało? To było po prostu biurko, mhm. był monitor, no i był tam dysk taki twardy, taki jak płyta magnetofonowa, prawda? Myśmy jak, bo ja byłem wtedy uczniem na WAC-ie na trzecim roku. Byłeś uczniem? Tak. No i żeśmy jako najlepszy uczeń zostałem delegowany na to, żeby mu pomóc, nie? No i tego. Więc żeśmy do niego przyszli, oprowadził nas po całym zakładzie. No i mówi z dumą, a to jest najnowocześniejszy komputer na świecie. Ja przez 4 dni mnie nie będzie, to możecie, tu macie dokumentację, przeglądnijcie, co to jest, prawda? I możecie z nią robić, co chcecie. Myślę, że jakoś dojdziecie z ładu, jak jest to zbudowane. No to myśmy z kolegą, nas dwóch było, pierwszego dnia żeśmy przeglądali dokumentację, drugiego dnia żeśmy podkręcali blachy i powoływali moduły, a trzeciego dnia żeśmy lutowice wzięli i wszystko rozlutowali. Czwartego dnia przyszedł dyrektor Jacek Karpiński. Pyta, a gdzie komputer? Mówi, pan dyrektor powiedział, że możemy z nim robić co chcemy, nie? To myśmy go rozlutowali, będziemy teraz lutować i będziemy go stroić. I mówi do nas tego, trzasnął drzwiami, wybiegł. Mówi za nim, czyż pan dyrektor tak powiedział? No, a my chcemy go złożyć, nastroić, prędzej gówno nastroić niż ten komputer, nie? Ale w końcu mówię, panie dyrektorze, ja wiem, że szkole zrobiłem 2 miesiące, będę pracował dodatkowo, mam urlop, to odpracuję swoją tego, a my chcemy naprawdę być dobrzy. O, to nam się podoba. Wrócił, no i żeśmy zaczęli go stroić przez 2 tygodnie, nie? Nam objaśnił, jak trzeba stroić, nie było dokumentacji na to, jak stroić komputery. Ja sobie dokumentację sam cichaczem pisałem zapiski, a potem z tego dokumentacji wieczorem przepisałem prawie północy, żeby to z tego stworzyć dokumentację tak techniczną, bo jak mam jechać do Wielkiej Brytanii, to muszę być dobry, nie? No prawda? Tak, no. No i po 2 tygodniach żeśmy je zastroili. No, nikt nie pokazywał, jak trzeba stroić, no, ale w końcu zrozumiał, o co chodzi i już byłem prawie taki dobry. I myśmy we trójkę byli najlepsi, bo jego ekipa, starsi ludzie nie bardzo rozumieli, o co chodzi, a my szybko żeśmy zaskoczyli, jak te komputery działają, jak to jest. A jak to wy wtedy robiliście? Proszę? Jak wy wtedy robiliście w ogóle? Czego? Tego komputera. Stworzyliście po prostu, jak to były pierwsze komputery na świecie, tak. Prawda? Ale jak wy to zrobiliście? No znaczy, no były tam
takie płytki, czyli moduły, trzeba to było tego i było zasilanie. No to jak każdy komputer posiada, nie? No i trzeba było stworzyć system operacyjny, no tylko inaczej zbudowany. Myślę, że był to system operacyjny bardzo prostszy niż Apple stworzył i IBM. Tak przynajmniej mam takie wrażenie. Ja z tego, co się nauczyłem, to później wykorzystałem to, co się nauczyłem przy komputerach, to później robiłem badania na szczurach. I tam głównie mnie interesowało układ genetyczny i układ nerwowy, nie? Takie układy w szczurach. Ale no, dużo się nauczyłem z genetyki wtedy. Na szczurach to badania robiłem od 1975 roku do 1980 roku. I na szczurach też badałem różne leki dla dyrektora Polfy. Mógłbym o tych lekach mówić, ale... Następnym odcinku może. Następnym odcinku i tak dalej. W każdym bądź razie, gdyby te komputery wypaliły, to byśmy myślę, że byśmy byli jedynym potentatem, Polska by była jedynym potentatem na skalę światową, jeśli chodzi o produkcję komputerów, nie? Później w 1975 roku Rosjanie kupili od IBM generację komputerów 2,5. A ten komputer IBM już był czwartej generacji, nie? I mieliśmy różne urządzenia, te części elektroniczne już dotyczące czwartej generacji. Więc mieliśmy produkować Riada 32 razem z Rosjanami. Nie? No i tak, nasi naukowcy tego Riada przerobili po prostu na czwartą generację. Miało mniejsze 6 razy gabaryty, 6 razy 12 razy mniejsze zapotrzebowanie na prąd, czyli oszczędniejszej, szybszy też ponad 20 razy niż ten rosyjski. I był wystawiony w 1976 roku na targach w poznańskich. Tak? Obok, więc wszyscy nasi kontrahenci, przeważnie kraje demokracji ludowej, zawierali z nami kontakty na dostawę tych komputerów. Wtedy Breżniew się wściekł, że nie jest po prostu zgodny z parametrami licencji, nie? A więc nie może być produkowany. Nam zakazali tej produkcji tych komputerów. A tak też byśmy mogli być producentem dobrych, szybkich komputerów na świecie, nie? Ale Rosjanie nam nie zabronili. To taka druga wpadka po prostu ten. Zresztą, jeśli chodzi o to, to tu w Polsce było około 600 tysięcy wojsk radzieckich. Razem z rodzinami, z tym wszystkim, to trzeba liczyć, że było około 3,5 miliona w Polsce. Więc myśmy musieli to ich bezpłatnie utrzymywać. Do 70 roku były takie kontraktacje, które każdy rolnik musiał odpowiednią ilość dostawy tego mleka, mięsa, ziemniaków i zboża oddać. Jeśli nie oddał, no to szło się do więzienia. Dziadek na czas nie oddał, to pamiętam, w 1954 roku poszedł na pół roku, jeszcze chory był, nie? To chorego wzięli do więzienia i pół roku był w więzieniu. A babcia i moja mama muciły, żeby oddać zboże, a ja musiałam być poganiaczem przy kieracie, żeby popędzać konie, nie? I to żeśmy kilka miesięcy tak robili, żeby to na tego, jakbyśmy to oddali, dopiero dziadka puścili, ale był, musiał się leczyć przez dobre 2 lata, żeby być zdrowy, nie? No takie były czasy. Więc w zasadzie mówią, że nas wyzwolili, a w zasadzie byli po prostu, myśmy byli pod zaborami rosyjskimi, aż do
1995 roku, kiedy wojska rosyjskie się wyprowadziły z Polski. No i te wojska rosyjskie w 1995 roku, to było, do tego się przyczynił Wałęsa. Jaki był, taki był, ale znalazł się we właściwym miejscu, z tego względu, że w 1993 roku, po tym jak już upadł Związek Radziecki, Rosją rządził Jelcyn, nie? No i wszystkie kraje no, doszły do porozumienia, że wyprowadzą się wojska radzieckie za odszkodowanie. Z Niemiec, to z NRD na przykład, to musieli Niemcy dużo no, zapłacić za to. I tak samo inne kraje. Nie? No. A Wałęsa był taki, że lubił wodę procentową, napił się z Jelcynem, podsunął mu kartkę o wyprowadzeniu wojsk bez odszkodowania, ten podpisał, no i umowa była podpisana i odeszli do 1995 roku, nie? Wow. No, nam się udało, ale na przykład wygraliśmy w latach 80 roku, kiedy była olimpiada rosyjska, to Breżniew postanowił, że Polska wygrała przetarg na żywienie olimpiady rosyjskiej. Myśmy tę olimpiadę żywili i wszystko, co było w Polsce do jedzenia, poszło do Rosji i tylko musztarda i ocet było w sklepach. Nic więcej. Tak, takie to były czasy. No, starsi ludzie pamiętają, to na pewno potwierdzą, że jestem wiarygodny w tym względzie. A więc wszystko do Rosji. Olimpiada się skończyła i Breżniew sobie zażyczył, że Moskwy Czarną się zależy i dalej musimy to wysyłać. No i wtedy powstało u nas bardzo dużo strajków, które doprowadziły do tego zepsucia Solidarności. Solidarność to było z 31 sierpnia 80 roku. No, następnego dnia Breżniew nakazał Gierkowi, żeby ma 10 dni na rozwiązanie Solidarności. To Gierek się 9 dnia poddał do dymisji, zastąpił go Kania. Więc Kania, nowy sekretarz PZPR, dostał polecenie od Breżniewa, żeby w ciągu 40 dni rozwiązał Solidarność. No to 39 dnia poddał się i go zastąpił go Jaruzelski. Nie? No i w ten sposób Jaruzelski został pierwszym sekretarzem. Liczył, że no, on rozwiąże Solidarność. Ale pewnego dnia mnie wzywa do mnie, bo ja ten, myśmy w 78 roku była taka sytuacja, że no, taki pan, który zajmował się nalotem, robił nalot, z samolotu robił zdjęcia lotnicze, znaczy zdjęcia lotnicze, więc uległ wypadkowi. Było 6 przeszkolonych na obsługę kamery lotniczej, no i wszyscy nie umieli, nikt nie umiał wykonywać zdjęć tych lotniczych, prawda? Bo to był samolot kukurydnik, czy ons, to było to jest tak, jakby człowiek był na linie, jeszcze musiał zawieszony na linie i to się, trzęsący się wiatr jest i z tego robi zdjęcia. Takie można powiedzieć, tak przyrównać, nie? No. A więc w końcu ja zostałem ostatni do tego, żeby robić zdjęcia. Okay. Wlazłem do tego samolotu, no i normalnie ze strachu myślałem, że to się rozleci, to monstrum, to w powietrzu. Tak się to trzęsło, a to się ze mnie śmiał do rozpuku. No i tak, kazałem latać ze 3 godziny, a w końcu jakoś opanowałem i swoje nerwy i wytrzymałem, jak ten samochód zachowuje i zacząłem robić zdjęcie. Naciskałem spust, tam taka komara dosyć 60x60 cm, nie? Prawda? I tam taka libelka, trzeba było nacisnąć spust, żeby ta libelka była w środku. Tylko ten pęcherzyk był w środku tej libelki, nie? No i tego. Więc po wylądowaniu to siedziałem długo i nie mogłem wstać. No, nogi jak z waty były.
Dobrze, że spodnie ze strachu nie narobiłem wtedy. Takie miałem przeżycia. No ale okazało się, że wszystkie zdjęcia ściśle pionowe, nawet lepsze, bo tamten pierwszy, który to latał, to po prostu musiał 20 razy latać, żeby niektóre zdjęcia poprawić, nie? Mhm. A ja za pierwszym zamachem. Wow. Więc ja mam już latać, latać. No i akurat mi wpadł w rękę artykuł taki, że Amerykanie wypuścili satelitę, który lata, robi zdjęcia i że można nie to pałka papierosa odczytać, jaki to marki papieros był, nie? No to miałem tam dane z wywiadu, no ale mi z tego nic nie wyszło, bo żadne z tego, ze sekret, który tego nie pasował. Ale ponieważ miałem, wymyśliłem tą rachunek tonowany, tą moją matematykę, no to po trzech dniach udało się rozszyfrować tego satelitę. Tak? No i tak, no jak akurat w samą porę, bo dlatego nie później dostałem zadanie na nowe wykonanie zdjęć lotniczych, nie? No to ja już uzyskałem na określony rejon z tego satelity zdjęcia z określonej skali, nie? Idę sobie na lotnisko, prawda? I pilotowi pokazuję, że zdjęcia mam. Okay. A on sobie nie lata, nie chce, a ja jadę do domu. Przecież mam tydzień czasu wolnego w tym wypadku, nie? No i tak to się stało. Myśmy te zdjęcia robili, potem wymyśliłem taki specjalny sposób, żeby eliminować fotony, które mają określoną wartość energetyczną, po to, żeby uzyskać fotony o określonej głębokości. I w ten sposób żeśmy robili tego, żeby wiedzieć, jakie są surowce mineralne w naszym kraju. No i to tą metodę dopiero Amerykanie zastosowali po 20 latach, chyba u nas podglądali. Tak? I myśmy to robili. No i tak to tak można powiedzieć. Więc po prostu no, robiłem różne rzeczy, prawda, i mądre, i głupie w swoim życiu. Aha, bardzo ciekawe. Ale najwięcej jak na szczurach, to tam się najwięcej nauczyłem, jak działa organizm zwierzęcy, jak genetyka. Byłem wtedy chyba najlepszym genetykiem w świecie, nie? W 70 roku. Być może, że i tak, ale no, w swoich książkach to dużo tych prawd o genetyce napisałem. No i jeśli ja wykonuję operacje genetyczne, bo po prostu kiedy no, spotkała mnie taka przypadłość, że zachorowałem na ostre zapalenie trzustki. Ja myślałem, że już umiem wszystkie choroby i sam sobie wykurować. Nie? Wszystkie. Ale kiedy 5 sierpnia 2019 roku zachorowałem na ostre zapalenie trzustki, no to nie wiedziałem, o co chodzi. Ból, jakby paliło tu w tej części brzucha. Skąd ten ból pochodzi? Umiałem sobie ten ból śmierzyć, naprawić trzustkę, no ale ból rozlewa się na całe jelita, cały brzuch boli, też umiałem naprawić. No i już ogień taki wielki, później, bo tu chodzi o to, że ja odziedziczyłem po mamie mojej mamy onkogen na 7 chromozomie, to jest gen, nazywa się PRSS1, więc niektóre nazwy genów pamiętam. Stąd w genetyce tak samo jestem dosyć mocny. I ten gen, jak się on nie był wybrany do produkcji soku trawiennego trzustkowego, ale jakimś sposobem, z jakiejś blokada w moim organizmie się uruchomił i zaczął, spowodował, że sok trawienny trzustkowy już był aktywny w trzustce, zaczął mi trawić trzustkę. To był taki ten palący ogień. Teraz już wiem, jak to było. Potem zaczął wypływać ten sok trzustkowy już aktywny, bo normalnie sok trawienny trzustkowy jest nieaktywny,
I kiedy wypływa po prostu do, przez brudawkę taką, taki otwór do dwunastnicy, to jest nieaktywny. Dopiero kontakt z kwasem solnym, który jest każdy kęs oblany, który wychodzi z żołądka, powoduje, że jest aktywny. I dopiero wtedy jest, ma swoje funkcje się, że może trawić. Nie? Więc normalnie w czustce jest, nigdy nie ma właściwości, żeby trawić tej czustki. W jelitach nie. I jedni nie trawi jelita, tylko kęsy oblane tym kwasem solnym. Nie? Więc kiedy wypływało tego, zaczął mi trawić dwunastnicy, jelita, to już żywy ogień. I co, jelito grube, to wszystko. To już nie mogłem wyrobić i rzutem na taśmę do szpitala znalazłem gabinet USG. No, lekarza nie ma, bo to już godzina była za 15:21, nie? I przychodzi lekarz, a ja leżę na kozetce. Co pan tu robi? Musi pan sprawdzić, co mi jest, bo mnie wszystko pali w środku, nie? Proszę pana Zygmunta, mamy dzisiaj ograniczony czas. Dokończysz tę historię w następnym odcinku. Co ty na to? Tak, nieraz się spotkamy. Dużo tematów mamy, prawda? Tak. Możemy zrobić serię spotkanie, więc spokojnie będziemy mieli czas. Następnym razem będziemy mieli więcej czasu. Dobrze. Więc dziękuję ci bardzo. Dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Pozdrawiam dla wszystkich nas słuchających. Myślę, że wielu będzie to zachęci do, żeby oglądać nas powtórnie, nie? Tak, no, myślę. Ciekawe rzeczy chyba poruszam, prawda? Bardzo. Dla mnie jest bardzo ciekawe i myślę, że też dla innych jest bardzo ważna informacja, bardzo ważna wiedza, więc dziękuję wam również i jeżeli wam się spodobała nasza rozmowa, to proszę subskrybować mój kanał, pozostawić komentarze, łapki w górę i widzimy się w następnym odcinku. I wszystkiego dobrego i się dziękuję do zobaczenia. Za rozmowę, do zobaczenia. Tak. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego.